Słuchajcie, trasa na Szwajcarię. Jestem już około miejscowości Ulm w bajerach, że tak powiem. Jadę sobie spokojnie. Jak widzicie, stówka, czasem więcej. Nie spieszy mi się. Przejechałem jak do tej pory 800 km. Ponad lekko, zostało mi jeszcze 400. Także jakoś to po prostu trzeba ogarnąć. No ale co, chciałem przede wszystkim pozdrowić moją grupę wsparcia. Tak jest, Martyna, Dawid, Błażej i Andrzej. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję jeszcze raz za film nagrany. Naprawdę zrobiliście mi ogromną radochę. Nie spodziewałem się tak wspaniałej rzeczy. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo. Chciałem pozdrowić wszystkich sympatyków mojego kanału. Przede wszystkim tutaj pamiętam długiego 1991, a to dlatego długi, że napisałeś taki fajny komentarz pod jednym z ostatnich moich filmów, że chciałbyś zobaczyć, co tam u pszczół słychać, przy zetorach, przy jeszcze tam po prostu na polu i tak dalej, ale słuchaj, no chętnie bym to wszystko pokazał, ale no niestety, taką mam pracę. Na razie się z tego nie mogę wydostać, wyrwać, powiem szczerze, muszę jeździć za granicę do roboty, bo na razie nie ma innej możliwości. Ale dziękuję ci za ten komentarz, tam odpowiedziałem ci, możesz zobaczyć. Druga sprawa, chciałem też pozdrowić pierwszego malkontenta kanału, Adama Borkowskiego. Tak, Adam, to do ciebie. Zawsze mi tam gdzieś marudzisz na Facebooku i tak dalej, może byś pomarudził trochę pod komentarzami, z komentarzami pod filmami, co? Byłoby fajnie, napisałbyś, ale film do bani, nic nie umiesz, chłopie, i tak dalej, łapkę w dół zostawił, wtedy bym przynajmniej wiedział, że oglądałeś. A tak to po prostu nie wiem, na czym opierasz swoje tezy i wywody, ale mniejsza z tym. Także pozdrawiam wszystkich sympatyków i hejterów i kogo tam tylko. Co jeszcze? No świetnie, słuchajcie, spodobał mi się kabaret Malina. Oczywiście pozdrawiam całą ekipę. Jeszcze, a jak już jesteśmy przy pozdrowieniach, no to oczywiście Motosim tam jeszcze widziałem, po prostu fajnie kanał powstaje, chłopak robi, dobrze się bawi, także polecam oglądać. To, co mi jeszcze przychodzi do głowy, słuchajcie, jak kogoś nie wymienię, też się nie gniewajcie, bo ja w tej chwili jestem trochę skupiony na trasie, ale o was wszystkich oczywiście pamiętam i zawsze sobie cenię i to, że oglądacie kanał, i to, że piszecie komentarze, chociaż ostatnio zauważyłem, że tych komentarzy i wyświetleń coraz mniej. No piszecie tak, jak napisał mi oficjal Ciapek, czy Ciapek oficjal, ja w tej chwili, chłopie, nie pamiętam, w którą stronę to się pisze, nie gniewaj się na mnie. Ale że wolisz, jak robię filmy o traktorach. Ja też wolę filmy o traktorach robić, ale po prostu robię filmy, które mogę, na które po prostu mogę sobie pozwolić w danej chwili. No i na tym to polega. No i fajnie by było, gdybyś, powiedzmy, tam ślad swój zostawił pod jakimś filmikiem. Ja, będąc po prostu z powrotem, na pewno docenię to właśnie takimi pozdrowieniami, czy podziękowaniami, czy w filmie, czy pod filmem, czy w jakiś inny sposób. Także fajnie, po prostu cieszę się, że piszecie nawet takie rzeczy, że właśnie wolicie filmy z traktorami i tak dalej. Słuchajcie, a propos traktorów, mamy Wilkowice, miały się odbyć, tak fajnie, głośno było, że się odbędą Wilkowice, i tu za 5.12 przypomnieli sobie, że jednak Wilkowice się nie odbędą. O cóż, ja się tego komentować nie odważę, bo no co tu komentować, no. Całe szczęście, że Golub Dobrzyń w tym samym terminie robi, słuchajcie, ten zlot traktorów, także pozdrawiam wszystkich sympatyków i wszystkie czarownice, że tak powiem, bo jak na zlot, no to zlot czarownic i czarowników, słuchajcie, pozdrawiam was wszystkich, bawcie się tam dobrze. Mam nadzieję, że zrobicie konkretne show i będzie to coś na miarę właśnie, na miarę takiego widowiska, jakie się należy wszystkim
miłośnikom zabytkowych maszyn, traktorów i takich różnych, powiedzmy, rzeczy. Także też czekam, na pewno będę oglądał filmy. Słuchajcie, bardzo chciałem być w tych Wilkowicach i ponagrywać cokolwiek. Nawet był plan, słuchajcie, taki, żeby zrobić najlepszy, żeby zrobić taki konkurs u nas na kanale. Najlepszy traktor Wilkowic 2020 i miałoby to być pod kątem stopnia oryginalności maszyny i oczywiście zadbania i utrzymania, także po prostu byłoby fajnie. Planowałem nawet konkretną nagrodę finansową, że tak powiem, bo mówię, jadę za granicę, zarobię trochę kasy, jakoś się podzielę. Miała być nagroda, miał być jakiś tam puchar, ewentualnie, słuchajcie, co jeszcze, też miałem plan taki, ponieważ Dawid mnie tutaj namówił na, znaczy namówił, no, przypomniał mi po prostu, że kiedyś też jeździłem w Wigry 3, no i tak mi przypomniał ostatnio, że rozmawialiśmy, co wam mówiłem w poprzednim filmie, o tym Wigry, no i wziąłem i kupiłem i tak sobie pomyślałem, że byłaby to też świetna nagroda, no i stąd po prostu też myślałem o tym, że właśnie dla najlepszego ciągnika, jeśli chodzi o stopień oryginalności i kompletności i oczywiście utrzymania maszyny, taka nagroda w postaci Wigry 3 by była, plus jakieś tam finansowe wsparcie, plus puchar czy coś takiego, żeby to było wiadomo, i takie coś zrobić, powiedzmy, co roku. Ale to mi wcale nie przeszkadza, że jeżeli teraz po prostu się to nie odbędzie, to żeby to zrobić następnym razem. Czekajcie, bo muszę wyprzedzić dużego. Dobra, poszedł. No i w każdym razie coś wymyślimy, może, powiedzmy, zrobię coś takiego, że będzie taki konkurs, może na podstawie innych filmów, te, które na przykład będą teraz z Golubia Dobrzynia, czy coś takiego, no zobaczymy, nie wiem. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie coś, bo chciałbym coś po prostu takiego zrobić. No i co jeszcze? No chciałbym, słuchajcie, zrobić też zlot zabytkowych maszyn i traktorów u siebie w gminie. Co o tym myślicie? Temat byłby do zrealizowania dopiero za rok. Myślę, że mógłby to być maj lub czerwiec. Tak wstępnie po prostu, ale napiszcie, jakie macie zdanie na ten temat. Bo sam oczywiście tego nie dam rady zrobić. Potrzebowałbym wsparcie tutaj z waszej strony. No i kto ewentualnie pisałby się na takie wsparcie? Wstępnie powiem wam, że rozmawiałem w gminie u siebie, więc są jak najbardziej za. Więc można to zrobić, tylko tyle, że żeby po prostu ktoś z tym ze mną był, bo to jest duża po prostu organizacja, nawet jeśli by nie było zbyt dużo ciągników i wystawców przyjezdnych, no to i tak jest to po prostu takie organizacja dosyć no nie, tym bardziej jak to się robi pierwszy raz, to nie jest takie proste i łatwe. To ten temat wam zostawiam. No i co jeszcze bym chciał powiedzieć? Jadę do Szwajcarii, tak jak już powiedziałem na początku. Miejscowość nazywa się Thun, T-H-U-N, nad jeziorem Tunzy. Bardzo piękna okolica, właściwie można powiedzieć, że w samych Alpach już. Także jestem ciekawy, jak tam będzie. Tam mam budowę, zobaczymy też, jak to będzie wyglądała ta budowa. Sam jestem bardzo, bardzo ciekawy. No i oczywiście stamtąd filmy też będą. Nawet jeżeli wam się tam nie podobają te filmy, bo chcielibyście o traktorach, no to taka moja prośba, wchodźcie na te filmy, kliknijcie tą łapkę w górę lub w dół, napiszcie w komentarzu: cześć Marek i sprawa załatwiona, i będę wam za to bardzo wdzięczny. No na pewno zrewanżuję się świetnymi filmami o traktorach, o rolnictwie i wszystkim, czym tam tylko będę mógł filmowo się zrewanżować. No i zobaczymy jeszcze jakieś pomysły. Tymczasem jadę i ten film zobaczymy. Nie wiem, jak będę miał z dostępem do internetu, ale postaram się jak najszybciej go wam
przekazać. To tyle na razie, lecimy dalej, a w razie co do następnego w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!